Witajcie kochani. Dzisiaj niedziela, dzień Pana. Mamy czas. Nie śpieszymy się. Przeczytam całą Ewangelię. Ewangelia według świętego Mateusza. Posłuchajcie jeszcze innej przypowieści. Był pewien zamożny człowiek, który zasadził winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie i zbudował wieżę. Następnie wydzierżawił ją i wyjechał. Gdy nadeszła pora winobrania, wysłał do dzierżawców swoich służących, aby odebrali należne mu plony. Ale rolnicy schwytali ich i jednego pobili, drugiego zabili, a jeszcze innego obrzucili kamieniami. Znowu wysłał do nich innych służących w większej liczbie niż poprzednio, ale zrobili z nimi to samo. Wreszcie posłał do nich swojego syna. Myślał bowiem, uszanują mojego syna. Jednak kiedy rolnicy zobaczyli syna, powiedzieli, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a jego posiadłość nam się dostanie. Pojmali go więc, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy wróci właściciel winnicy, co zrobi z tymi rolnikami? Odpowiedzieli, każe zabić tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy w odpowiednim czasie oddadzą mu należne plony. Wtedy Jezus powiedział, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, Pan to sprawił i jest to cudem w naszych oczach. Dlatego zapowiadam wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który wyda jego owoce. Dziś opowieść o winnicy, o rolnikach, o sługach, o synu, który został zabity. Chociaż właściciel miał nadzieję, że syn zostanie uszanowany, jednak nie. Kiedy słucham o tej winnicy, to wyobrażam sobie, że to jest taki obraz naszego życia, mojego, być może też Twojego. Winnica, czyli takie miejsce, które stworzył Pan, które Pan wymyślił, moje życie, które zaplanował. Otoczył je murem, otoczył swoją miłością. W środku wykopał tłocznie i zbudował wieżę. Jak dla mnie, zostawił swoje serce i swoją obecność. Swoje ciągłe, dobre spojrzenie na mnie. A mur? Mur to miłość. I puścił mnie w świat. Dał mi talenty, dał mi jakiś plan na życie, dał mi rodzinę. I dał mi wolność. I powiedział, żyj. Myślę, że czasami, kiedy zagubimy się w tym życiu, albo kiedy poczujemy się zbyt pewnie, możemy zapomnieć, kto wymyślił to życie, kto dał nam to życie, kto dał nam wolność, kto otacza to życie miłością, kto zostawił w nas swoje serce, kto obdarza nas nieustannie swoją obecnością i dobrym spojrzeniem. Jezus jest dzisiaj nazwany kamieniem, odrzuconym kamieniem. Tak myślę, że kiedy kamień uwiera nam w bucie, to naprawdę nie da się iść. I tym właśnie uczonym w piśmie ten kamień bardzo przeszkadzał. Jezus im przeszkadzał. Tym rolnikom też przeszkadzał ich Pan. Więc się go pozbyli, odrzucili ten kamień. Ale bez tego kamienia nie da się nic zbudować. Jeśli z tego muru wyjmiemy jeden kamień, no to już będzie jakieś takie miejsce, gdzie może wejść zło. Jeśli odejmiemy od siebie to spojrzenie Boże,
to zaczniemy być widziani innemu duchowi. Pan dał nam wolność. Czasami taki kamień, który nas uwiera, może nam przynieść coś dobrego. On nam może przypomnieć, skąd jesteśmy, kto jest na początku, że nie my jesteśmy najważniejsi, że nie my sami stanowimy o sobie, że my oddaliśmy komuś nasze życie, komuś przez duże K. Taki kamień, który po prostu uwiera nas w taki dobry sposób, który jest fundamentem. Bez tego kamienia naprawdę może nam się zawalić dom. Nic nie zbudujemy. Kochani, dzisiaj to słowo Pan nam daje. Niech ono w naszych sercach rozrasta się. I modlimy się też o to, Panie, prosimy Cię, aby ten mur, który zbudowałeś wokół nas, ten mur Twojej miłości, który nam dałeś, byśmy go nie usuwali, byśmy nic nie budowali po swojemu. Panie, ta tłocznia i ta wieża, to serce Twoje i Twoja obecność w nas. Panie, daj nam łaskę, byśmy mogli się troszczyć o to, byśmy nie szukali niczego więcej, niczego bardziej wartościowego od Twojej obecności, od Twojego serca. Amen. Niech Pan w nas pieczętuje to swoje słowo, aby nigdy nie zostało wydarte z naszego serca. Dobrej niedzieli, kochani. Odpocznijcie nieco. Trzymajcie się Pana. Do zobaczenia.